przedszkolu dotację, natomiast jest to kwota nie mniejsza, znaczy minimum musi być 75%, nie musi być więcej, ale też nie może być mniej niż 75% dotacji, którą dajemy na przedszkole, które mamy samorządowe, z pomniejszeniem odpowiednich, tylko oczywiście na wydatki bieżące, tak, które mamy w przedszkolu. Nie, jeśli dokonujemy jakiejś inwestycji, to te wydatki nie bramy z tego uwagi. Natomiast wydatki bieżące, czyli na wynagrodzenia, na media, na pomoce dydaktyczne, te wydatki się bierze pod uwagę, na liczbę uczniów i obejmuje się od tego opłaty od rodziców. I w związku z tym taka uchwała, żeby można było podjąć działania i przekazywać dotacje, musimy wprowadzić taką uchwałę, żeby był tryb udzielania, bo o tym mówi ustawa, tryb udzielania i rozliczania tej dotacji, jak również tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania tych środków, bo dając środki musimy też mieć na tym kontrolę. I cały tryb, tak jak macie Państwo opisany, nie będę go czytać, natomiast te 75% my proponujemy nie zwiększać tej kwoty o więcej, a dać to minimum, które gwarantuje ustawa. I tutaj ewentualnie Państwo się rozmoczyć. Ale myślę, że w ramach oszczędności też na przyszłe lata zostawić proponujemy te 75%, które ustawa napisuje. Zapraszam do dyskusji. To jest minimum, tak? Może być więcej, może to jest więcej, minimalne, tak? A jak to jest w innych samorządach? Czy ktoś to sprawdza? To znaczy tak, ja sprawdzam, więc jest różnie. Są samorządy, które dają, i większość samorządów daje 75%, czyli ustawowo, ale też są samorządy, które dają 100%. Jak to w Goleniowie jest na przykład? Wiadomo? Goleniowie, nie pamiętam teraz szczerze mówiąc. Nie pamiętam, nie będę teraz pamiętać, nie pamiętam po prostu. Z wieloma gminami rozmawiałam w tym temacie i no, wygląda to. My mamy na jedno przedszkole samorządowe i jedno niepubliczne. Są gminy, które mają wiele przedszkoli niepublicznych i to właśnie tam troszeczkę inaczej się rozkładali. I wydatki, i gmina Goleniowa po 6 milionów wydaje na samo niepubliczne przedszkole, ale procentowo to są często nie chcę polegać. Czy w tym przedszkolu będzie dalej jest podtrzymana opcja, że ma być żłobek? Tak, przedszkolu i żłobek. A do żłobków nie ma takich do dotacji? Do żłobków nie mamy obowiązku. Ale chcemy, żeby był ten żłobek? Zależy nam na tym, czy jest nam to obojętne? Znaczy, to nie można stawiać tak sprawy, że jest nam obojętne. Bo gdyby było obojętne, to byśmy nie robili przetargu warunkowego, że ma być przedszkolu i żłobek. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, musimy pamiętać też o tym, o naszych ustawach. I nawet jeżeli byśmy dzisiaj, znaczy na 2014 rok zwiększyli tą dotację i objęli również ryby, to na 100% na 2016 rok nas nie będzie już na podstawie. I uważam, że i proponuję Państwu, żeby jednak pozostać przy tej minimalnej dotacji na przedszkole. Natomiast żłobek no pozostawić bez dotacji. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytanie? A jakiego rzędu kwocie mówimy na dotację na to jedno dziecko? Przedszkole? Wychodzi około 230 zł. Ale rok czy na miesiąc? Na jedno dziecko miesięcznie. To nie są małe pieniądze, tym bardziej, że przecież proszę Państwa, gmina ponosi olbrzymie koszty, duże koszty na utrzymanie przedszkola samorządowego. Więc dobrze pamiętam, to jest około chyba 600 tysięcy złotych. Więc to też należy wziąć pod uwagę. To nie jest tak, że gmina jakby no, nie widzi tego problemu i nie widzi pomocy rodzicom, że przedszkole samorządowe utrzymuje za olbrzymie pieniądze. Rodzice praktycznie no nie ponoszą, minimalne koszty ponoszą dzisiaj, jeżeli chodzi o przedszkole samorządowe.
Czy przed tą samorządową jest za mało miejsc dla dzieci, które mogą wykorzystać? Czy są z jakimś... W szkole samorządowej tyle mamy dzisiaj 120 chyba 6 dzieci i to jest maksymalnie. No można dwoje dzieci jeszcze może zwiększyć, może zmniejszyć, ale to już więcej się nie da. Ale czy jest większe zapotrzebowanie, czy może... Na dzień dzisiejszy wszystkie podania, które były rodziców, zostały dzieci przyjęte. Nie wiem, jak będzie to przyszło. To znaczy, nie możemy prognozować, że będzie tak samo, dlatego że no nie ma jakiegoś boomu, prawda, wielkiej ilości dzieci, które będą kwalifikowały się do przedszkola. Także będzie to samo. Przypuszczam, że dzieci rodziców, którzy złożą podania do przedszkola samorządowego, zostaną przyjęte. Natomiast ci, którzy rodzice nie będą chcieli swoich dzieci, no to będą do samorządowego, to będą mogli do przedszkola prywatnego, ale to jest wybór rodzica. To znaczy w naszym przedszkolu, przedszkolu może się będzie na drugim miejscu, dlatego że sześciolatki, ta druga część, która się urodziła w 2008, ale po 1 lipca, trafi również do szkoły, więc już nie będzie w przedszkolu, prawda? Z tym, że tam później ma być obowiązek 4 latki, czy ma już obowiązkowo do szkoły. Ale to jeszcze na razie nie. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania co do projektu? Znaczy jeszcze zastanawiam się formalnie, bo w projekcie jest takie sformułowanie, że osoba prowadząca przedszkole. Czy nie warto byłoby bardziej uniwersalnie zrobić podmiot, ponieważ jeżeli ta pani prowadzi na przykład działalność fizyczną jako osoba fizyczna, a zmieni jako spółka, czy będzie musiała podejmować następną uchwałę, żeby dostosować to, bo nie jest to jednoznaczne, że osoba to raczej mówimy o osobie fizycznej, tak? A nie o osobie prawnej. Ale prowadzący. Bo może być też osoba prawna. Zawsze reprezentuje tak ktoś. Tak, reprezentuje osoba, ale to tutaj jest właśnie o osobie prowadzącej, więc właśnie przy sformułowaniu uchwały nie powinno być takie, żeby to jakikolwiek podmiot prowadzący mógł być. Znaczy to może być nawet wyjaśnienie, to pisze albo dyrektor przedszkola. Tak, ale jest mowa o osobie. Jednak i jeżeli by na przykład spółka nagle się zrobiła, bo pani wyrasza w spółkę i stwierdziła, że ma być spółka tym podmiotem prowadzącym, to ta uchwała by jej nie obejmowała, już musieli chyba podejmować jeszcze raz. Tak, może być również zamienne na przykład na organ prowadzący. No właśnie, jak podmiot wyda coś uniwersalnego, żeby potem nie mnożyć sobie uchwał. Tak, ja myślę, że tutaj pan radny ma rację i możemy to zmienić. To semantyczne jest to, prawda, ale może być podmiot. Tu się mieści wszystko, trzeba pojęcie. Przepraszam, ogólny pan jest pewnie tak pod obecną sytuacją, bo to jest akurat pan. Tak, ale może być sytuacja taka, to jest jakaś spółka powstanie, prawda, i to już nie będzie osoba. Tylko będzie podmiot, inaczej tutaj. Jeszcze taką chciałem uwagę, bo odnośnie tego dotacji możliwej do żłobka. Jeżeli dałby się dotację do żłobka, to jest ten żłobek, ten dodatek rodziców bardziej przystępny. Czyli rodzice, którzy mają gdzieś taki wiek, że do żłobka mogą jechać, mogliby w czasie pracować, co by też dało głównie większe zadowolenie. Więc jest to jakiś zysk dla gminy, więc może warto by rozważyć, czy jednak nie dopłacić do tej pracy, do tej pracy. Czy jakbym tak nie otrzymać biznes plan właściciela przedszkola z tego, co analizowaliśmy, to czy my właśnie tak pracy przedmiotu, jak to chyba jest sobie są, tak? Nie wiem, czy tak naprawdę chętnie. Ja jeszcze raz powtarzam, proszę Państwa, że weźcie pod uwagę, że no nieraz mi się chciało, tylko czy nas na to stać. My naprawdę, jeżeli wydajemy ponad 600 tysięcy złotych na przedszkole samorządowe i tutaj, jeżeli to przedszkole w ogóle powstanie, również jakieś pieniądze będziemy musieli znaleźć w budżecie. Także ja potrzebuję projekt uchwały w takiej formie, jak Państwu zaproponowałem.
tym bardziej ja szczegółowo o sobie, jeśli chodzi o ustawę o finansach publicznych, która bardzo nam od tego roku przycięła, podcięła skrzydła, nie tylko nam wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego. I nawet jak my fizycznie mamy te pieniądze, bo mamy i będziemy mieć fizycznie jeszcze te pieniądze w przyszłych latach, później. Ale wskaźników, niespełnianych wskaźników, które są teraz obowiązkowe w ustawie o finansach, ponieważ mieliśmy przez, dopierze się dwa ostatnie lata dochodów budżetowych i wydatków budżetowych. Dochody budżetowe przez ostatnie dwa lata mieliśmy bardzo duże, a teraz dochody nam budżetowe spadły. Bardzo spadły, a wydatki się bierze bieżące, obecne i aktualne i na przyszłe lata. W związku z tym nie będziemy spełniać wskaźników. Każdy dodatkowy wydatek taki bieżący, a taka dotacja była do dodatkowej pieniędzy, po prostu nas niestety kładzie. Także póki nie mamy obowiązku, to nie wprowadza. Całkiem możliwe, że ustawa o systemie oświaty zmieni się i będzie to obowiązkowe, ale już co już się obniża ten wynik obowiązkowy, to wychowanie być może żłobki będą w końcu. Ale jeżeli będzie obowiązkowy, to na pewno Skarb Państwa da jakąś dotację. Może nie tak jak no, pełną dotację, ale jakąś tam da. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu? Z poprawką w punkcie trzecim, gdzie zostaje wykreślone na podmiot. Tak. Tą poprawką. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Stepnica dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Stepnica dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok. Panie Państwo. W projekcie budżetu na 2015 rok planuje się dochody budżetowe w wysokości 16 118 030 zł, w tym dochody bieżące po 12 506 894 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 611 136 zł. Planuje się wydatki budżetowe w wysokości 28 265 630 zł, w tym wydatki bieżące. 17 213 730 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 059 900 zł. Co tworzy nam deficyt budżetowy w kwocie 12 147 600 zł, który zostanie pokryty w całości nadwyżką budżetu z lat ubiegłych i do roku 2014. Jeśli chodzi o dochody, dochody stanowią dotacje, m.in. od Wojewody Zachodniopomorskiego, który daje nam dotacje na zadania zlecone, z tego na zadania z administracji rządowej oraz pomoc społeczną, na dotacje z Krajowego Biura Wyborczego, również dotacje od Wojewody na realizację zadań własnych,
kwoty 487 tysięcy, między innymi na ośrodki pomocy społecznej, na wypłaty świadczeń zasiłków kobiet zdrowotnych, na dożywianie uczniów w kwocie 79 tysięcy. Planowane są również dotacje na zadania inwestycyjne w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 3 419 560 zł. W tym na budowę infrastruktury rekreacyjnej i przewrackiej, Stepnicy etap 3A i etap 3B, rozbudowę falochronu wejściowego w basenie rybackim w Stepnicy, budowę slipów w Czarnocinie, budowę kanalizacji na Siodu Kuli, Stepnicy 720 tysięcy, budowę wodociągu na Siedlu, Stepnicy oraz Żarnówku, budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Stepnicy, jak również planowane jest pozyskanie środków z budżetu państwa na przebudowę drogi tak zwanego łącznika ulicy Mokrej z ulicą Dworcową w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 169 tysięcy. Drugą grupą dochodów są podatki i opłaty. I tak wpływy z podatku od nieruchomości, od osób prawnych jest to kwota 241 tysięcy, wpływy z podatku rolnego 365 300, wpływy z podatku leśnego 209 300, z podatku od środków transportowych 61 tysięcy, opłata od psów 16 tysięcy, opłata skarbowa 8 tysięcy, opłata targowa 1200, wpływy z opłaty zezwolenia na sprzedaż alkoholu 67 tysięcy złotych, opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego, opłata diecezji, opłat portowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami 583 tysiące, podatek od czynności cywilnoprawnych, kwota 93 tysiące złotych, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 76 783 złote oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 30 tysięcy złotych. Trzecią grupą dochodów są subwencje. Na rok 2015 subwencja w części oświatowej w kwocie 3 666 929 zł, w tym 131 279 na specjalne organizacje nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Czwartą grupą dochodów są dochody z majątku gminy i w tym wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, w kwocie 16 tysięcy złotych, wpływy z dzierżaw w kwocie 703 600, wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości w wysokości 7600 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 tysięcy złotych. Pozostałe dochody budżetu, w tym z opłat za przedszkole 24 716, z opłat środowiskowych 3 tysiące, wpływy z usług 73 tysiące, z tego usługi opiekuńcze 16 tysięcy złotych, administrowanie cmentarzem 10 tysięcy, odbiór ścieków w miejscowościach Budzień, Widzieńskie i Żarnówko w kwocie 20 tysięcy złotych, a także sprzątanie drogi wojewódzkiej w kwocie 27 tysięcy złotych. Odsetki od pożyczek udzielonych mieszkańcom 9 800 złotych i pozostałe drobne kwoty dochodów z tytułu odsetek od rachunku bankowego i inne dochodów. Jeśli chodzi o wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie zadań inwestycyjnych określono w wysokości 11 051 900 zł, a wydatki bieżące w wysokości 17 213 730 zł. I tak dalej w 2015 roku wykazujemy kontynuację polityki rozwojowej gminy, to angażujemy 39% wydatków majątkowych w ogólnym budżecie gminy. Nie planujemy zadłużenia w dalszym ciągu. Planowanymi przychodami jest planowana nadwyżka w kwocie 12 milionów oraz planowana spłata udzielonych pożyczek w kwocie 147 600. I tak to wygląda. Jeśli Państwo chcecie bardziej szczegółowo wydatki nam omawiać, czy ewentualnie jakieś pytania, macie Państwo, to szczegółowo zostało to opisane każdy z wydatków w projekcie. Czy ktoś z Państwa pytania? Czy mamy omawiać całość?
chciałbym dodać, proszę. W wydatkach, czy mamy planowane inwestycje, które tutaj pani skarbnik wspomniała, ale to jak co roku, czy jak z tego roku budżetowego, będziemy realizować te inwestycje, oczywiście będę państwa na bieżąco. Te, które, na które możemy dostać dotacje unijne. Jak wiadomo, że środki unijne prawdopodobnie pojawią się niestety dopiero w drugiej połowie, 2015 roku. Chociaż w ramach programu rolnych, programu rozwoju obszarów wiejskich mogą być te środki też. Po prostu mówię o tym, że nie warto się spieszyć, proszę Państwa, i nie warto, nawet jeżeli mamy pieniądze, to nie warto na przykład budować łącznika między jedną drogą a drugą, bo na to będą pieniądze unijne, tak? Nie warto nawet budować jakiegoś kawałeczka drogi, mimo mamy dużego nacisku społecznego, ponieważ wszystko wskazuje na to, że w ramach lokalnych grup działania będą środki na drogi gminne. Ale te środki z kolei się pojawią dopiero w 2016 roku w ramach lokalnych grup działania. I byłoby nierozsądne na tej stronie wręcz niegospodarne, gdybyśmy, mając dzisiaj taką wiedzę, no wydawali własne pieniądze bez dotacji. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Przystąpimy do głosowania. Proszę. Rozliczenia różne, jak jest janosikowe. Bo o ile rozumiałem, to janosikowe ma wyglądać więcej między gminami. I ono jest liczone za ileś tam lat wstecz nasze przychody, że takie wysokie musimy zapłacić. Czyli dwa ostatnie lata. Czyli w 2016 już nie będzie już nie będą nam płacić. Miejmy nadzieję, że nie zlikwiduje, że minister finansów, czy rząd nie zlikwiduje nam się kolego, bo na pewno nam będą płacić, a jeśli kiedy to nie będą. A jak wzięli, to muszą zwrócić na tę część. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę. Ja mam pytanie co do... Oczywiście zgadzają mi się kwoty. Dział 750 w opisowym tutaj tekście. Jest napisane, że w dziale zaplanowano wydatki w wysokości 2,703,905 zł. W układzie tabelarycznym, w załączniku nr 2 do uchwały, jest inna kwota. To jest 2,703, a w tabelarycznym paragraf 752,712. I to się potem również nie zgadza z tym, co jest w opisie 750,23 Urzędy Miast i Gmin na prawach powiatu, które również te kwoty się nie pokrywają. Wszystkie inne kwoty się pokrywają oprócz tych dwóch kwot. To jest błąd matematyczny. Być może jest on na pisarce. Ja mogę za chwileczkę... To jest jedna rzecz. Ja myślę, że wyjaśnimy i na sesji, tak? Jeżeli nie da się rady tego zrobić, to prawdopodobnie masz rację, że jest jakiś błąd. I teraz mam jeszcze takie uwagi pod rozwagę Państwa Radnych. Ja chciałem przypomnieć, że w poprzedniej kadencji uchwalaliśmy plan ochrony zabytków w gminie Stępnica. Nawet tak sobie trochę zbytkowaliśmy, podśmiewaliśmy się, że tych zabytków nie ma w zasadzie, a musimy taki wielki plan uchwalać. I pozwoliłem sobie sięgnąć do budżetów lat ubiegłych. I mieliśmy w 2013 roku, nie pamiętam czy w 2012 również, kwotę 50,000 zł z przeznaczeniem na dotację na wsparcie działań mających na celu dbanie o zabytki na terenie gminy. I to było w roku 2013 50,000, w roku 2014 50,000,
i w roku 2015 planowane jest 50 tysięcy. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę zasobność gminy zabytki, te wydatki są duże, za duże i ta pozycja moim zdaniem powinna zostać zmniejszona. Nie wiem, czy całkowicie wykreślona z planu budżetu, czy z projektu, czy też zmniejszona o jakąś tam kwotę. Bo jeżeli policzymy te wydatki w ostatnich latach, no to są bardzo duże wydatki, biorąc pod uwagę skalę, wielkość gminy, dochody gminy. To jest dosyć duża, duża pozycja. I tu miałbym pod rozwagę dla Państwa radnych, czy nie zastanowić się nad tym, żeby ograniczyć wydatki. Zwłaszcza, że i tak musimy ograniczyć wydatki, bo wskaźniki są niekorzystne, to czy nie byłoby tu wskazane ograniczenie wydatków w tym rozdziale 921-20. To jest jedna rzecz. I w dziale 750 to jest chyba moje niedopatrzenie, bo nie przyłożyłem się do projektowania budżetu, ale w rozdziale 750-22 Rady Gmin i Miast, mianowicie wydatki na Radę Gminy. I tutaj, jeżeli byśmy zmniejszyli wydatki na tą ochronę zabytków, których nie mamy w gminie, to tu proponowałbym zwiększenie, ponieważ spotkałem się z pytaniami radnych na temat szkoleń ewentualnych dla radnych, które są organizowane. I tutaj w tym projekcie, który jest na szkolenia, jest 2000 zł na cały rok. I obawiam się, że biorąc pod uwagę koszt szkoleń, jakie są, prawda, to może nie wystarczyć. I tutaj proponowałbym zwiększenie wydatków, jeżeli chodzi o Radę Gminy, właśnie w pozycji szkolenia. No i to pod Państwa dyskusję. I jeszcze, jak jestem przy głosie, chciałem zapytać. Dział Pomoc Społeczna, rozdział 852-95, tam jest wydatki po 159, pożywianie uczniów i poza tym tutaj jest taki zapis, że uwzględniono w tym dziale wydatki na kartę dużej rodziny. Nie bardzo wiem, co to znaczy karta dużej rodziny i dlatego chciałem się zapytać, co to jest ta karta dużej rodziny. I jeżeli mógłbym prosić tu już panią skarbnik, rozdział 750-75, promocja gminy, jest tutaj zapis ogólny 100 tysięcy złotych na zakup materiałów i usług promocyjnych. Jeżeli byłaby taka możliwość, to poprosiłbym na maila szczegółowe rozpisanie tego, co wchodzi w zakres tej kwoty, tak? Nie, zaraz zobaczę, bo to skakałem jak wiesz i zobaczę, czy tu po kolei wszystko, co sobie zapisałem, czy wszystko powiedziałem. A, i dział 854, edukacyjna opieka wychowawcza. Chciałem zapytać, bo wydatki zaplanowane w tym dziale to są wydatki w kwocie 107 789 zł. Chciałem zapytać, czy one nie są za nisko zaplanowane, ponieważ ja czytałem budżety przed komisją, przeglądałem budżety też ubiegłych lat i w roku 2013 na przykład wydatki w tym dziale były 182 tysiące, a to mamy 160, czyli to jest. Nie wiem, czy to wynika z mniejszej liczby stypendiów, czy z czego to wynika, ale głównie to są płace, świetlice w szkołach, czyli to są wynagrodzenia i pochodne, świadczenia dla pracowników, zakładowy fundusz i czy to nam po prostu wystarczy.
No to mam dopłynąć. To duża różnica jest. Nie wiem, jak to... Różnica jest wypłaty stypendium. A, stypendium. No tak podejrzewałem, że to może być właśnie ta. I chciałem jeszcze zapytać, skąd taki skok jest? No nie wiem, bo nie patrzyłem do budżetu za 2014, tylko nie wiem, dlaczego wpadł mi stary budżet. Bo byłem po prostu na budce. I w 2013 roku w rozdziale 90.04 utrzymanie zieleni w miastach i w gminie jest kwota 65 tysięcy. To jest bardzo duża kwota, kiedy w 2013 roku było to tylko 22 200 zł. Z czego wynika ten znaczny wzrost, jakby mógł się dowiedzieć. Jeżeli dzisiaj Państwo nie jesteście w stanie, to na sesji, to nie musi być od razu, tak? Pośpiech jest skazany przy jedzeniu ze wspólnej miski. I to chyba wszystko, i jeszcze załącznik numer 8 mnie interesuje. Dotacje z budżetu gminy. Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez fundację i zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia. Rozumiem, że stowarzyszenia są te, które tu działają na terenie gminy, to jest Zalew, tak, to są te nasze, tak? A to 40 tysięcy to jest na fundację, czyli na głównie, jak pamiętam, fundację Talent, promocja sportu, tak? To jest na organizację turnieju, tego bokserskiego, między innymi. No dobrze, to ja bym chyba tyle miał. Proszę, panie burmistrzu. Ustosunkuję się, znaczy nie ustosunkuję się, tylko trochę wyjaśnię Państwu jeszcze, przypomnę może. 50 tysięcy złotych na zabytki. Uchwalamy to od 3 lat po 50 tysięcy. Oczywiście zgadzam się, że w gminie Stepnica jest praktycznie na dzień dzisiejszy jeden zabytek. To jest kościół Stepnicy. Dlatego, że zabytek drugi, który jest w rejestrze zabytków stodoła, czy budynek w Miłowie, się zawalił. On został ogrodzony, prawda, i on zmierza ku temu, że on prędzej czy później, a raczej wcześniej się zawali. I to jest zabytek w rękach prywatnych. I trudno, żebyśmy zredukowali ten zabytek. Trzeci zabytek to jest leśniczówka w rękach prywatnych, również widzeńska. I teraz 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy złotych to do tej pory, przez te ostatnie 2013 roku zostało pomnożone o co najmniej 150 tysięcy dróg. Bo te 50 tysięcy jakby był wkładem własnym, które wykorzystał probor Stepnicy. Oczywiście przy naszej pomocy, bo myśmy napisali wnioski o środki unijne i za te 50 tysięcy to był wkład własny. Dokonano renowacji ambony, dokonano renowacji ołtarza, wymieniono szkło, znaczy szybkie okna koło tego zabytku. No oczywiście, ja się zgadzam również z tym, że tutaj że 50 tysięcy to nie jest mało. To nie jest mało dla nas. I te 50 tysięcy już w następnych latach będzie bardzo dużo budżetu. Natomiast